Minęła 16, Michał Trześniewski, zapraszam na serwis informacyjny. Nad ranem w miejscowości Browary pod Kijowem rozbił się helikopter. W katastrofie zginęło 16 osób, w tym minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski i jego zastępca. Śmigłowiec spadł obok przedszkola. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwoje dzieci. Na dany moment. Na razie wiemy, że śmigłowiec upadł na ziemię pomiędzy żłobkiem a budynkiem mieszkalnym w mieście Browary. Na pokładzie śmigłowca Państwowej Służby do Spraw Krytycznych było 9 osób, wśród nich kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Potwierdziliśmy śmierć 16 osób, w tym dwojga dzieci. 22 osoby zostały przewiezione do szpitala, w tym 10 dzieci. Denis Monastyrski był młodym patriotą. Robił bardzo dużo dla Ukrainy. Reformował policję. To wielka tragedia dla Ukrainy, jego rodziny i dzieci. Premier Mateusz Morawiecki bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Premier mówił, że głównym tematem forum jest wojna na Ukrainie. Ponadto przywódcy państw rozmawiają o tym, jak ma wyglądać świat po pandemii i po wojnie. Polska pełni rolę, można powiedzieć, takiego europejskiego think tanku. Jesteśmy jako ci, którzy najbliżej Ukrainy leżą, ci, którzy najmocniej zaangażowani są, razem oczywiście z naszymi sojusznikami z NATO, we wsparcie Ukrainy. Jesteśmy często pytani o recepty na przyszłość, o to, w jaki sposób dalej powinniśmy razem pomagać Ukrainie. Inny, kolejny wielki temat tutaj w Davos to, jak świat mógłby wrócić do szybkiego wzrostu gospodarczego, rozwoju gospodarczego po pandemii i miejmy nadzieję jak najszybciej po wojnie, którą Rosja wywołała przeciwko Ukrainie. Tutaj odbudowa łańcuchów produkcji, odbudowa w oparciu o Europę, Europę centralną jest dla nas większą, wielką szansą. Tutaj Polska też ma szansę skorzystać z tego poprzez naszą otwartość na inwestorów. To wielka sprawa. Wreszcie tematem, który się tutaj pojawił kilka lat temu, ale w tym roku również zajmuje ważną część agendy w Davos, Światowego Forum Ekonomicznego, jest próba ukształtowania nowego porządku fiskalnego, finansowego na świecie, tak aby był on bardziej sprawiedliwy, tak aby nie unikano płacenia podatków, tak aby raje podatkowe nie oznaczały piekła dla uczciwych krajów, uczciwych przedsiębiorców, by nie naruszały konkurencyjności całych branż, całych sektorów. Chorwaci narzekają na euro. Ten bałkański kraj przyjął europejską walutę z początkiem roku. Od tego czasu ceny poszybowały. Wszyscy czujemy, że ceny wzrosły co najmniej o 30%. Wszystko podrożało. Zauważyłam, że szczególnie podrożał kurczak i warzywa. Obserwujemy, że od 1 stycznia, kiedy przeszliśmy na euro, ceny powariowały. Ceny energii, paliwa, wody przed nowym rokiem nie rosły przez ponad 2 miesiące. Przeszliśmy na euro i poszybowały. Ceny cały czas rosną, od 5 do 20% co 10 dni, w zależności od produktu. Kilka dni temu Ministerstwo Gospodarki stwierdziło po przeprowadzeniu inspekcji, że nawet 40% sprzedawców mogło podnieść ceny w sposób nieusprawiedliwiony. Prawo i Sprawiedliwość zaznacza, że jest zdecydowanie przeciwko przyjęciu euro w najbliższym czasie. Politycy opozycji na czele z Donaldem Tuskiem rozpoczęli debatę w Polsce nad wprowadzeniem waluty euro. Politycy Platformy Obywatelskiej zwłaszcza traktują ją jako jakieś nadzwyczajne dobrodziejstwo. Uważają, że jest lekiem na całe zło i właściwie sytuacją, wprowadzenie euro to jest taka sytuacja, która nas wyprowadzi z tych obecnych sytuacji, trudnych sytuacji społeczno-gospodarczych, w jakim znalazła się Polska i Europa. My jako Prawo i Sprawiedliwość również chcielibyśmy w tej sprawie i w tej dyskusji zabrać głos i stanowczo zaprotestować, powiedzieć jasno i wyraźnie nie, proszę Państwa, nie dla euro, jeżeli chodzi o wprowadzenie tej waluty tutaj u nas w kraju, tutaj u nas w ojczyźnie. Najpierw jako Prawo i Sprawiedliwość, to chciałbym podkreślić i to wielokrotnie nasi liderzy również na to zwracali uwagę, najpierw będziemy zabiegali o to, aby u nas tutaj w kraju były europejskie płace, europejski poziom życia i to
to jest dla nas przede wszystkim priorytet, a wprowadzenie euro to tak naprawdę próba gaszenia pożaru benzyną. Holandia zapowiedziała przekazanie Ukrainie baterii systemu przeciwrakietowego Patriot. Za tę decyzję podziękował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Do tej pory Stany Zjednoczone i Niemcy zadeklarowały przekazanie Ukrainie po jednej baterii Patriot. Usłyszeliśmy dobrą wiadomość od premiera Holandii Marka Rutte. Jest to efekt naszych ostatnich rozmów. Ukraina otrzyma jeszcze jedną baterię Patriot. Dziękuję, Marku. Mamy już 3 zagwarantowane baterie, a to dopiero początek. Pracujemy nad kolejnymi decyzjami dotyczącymi wzmocnienia naszej obrony powietrznej. Jutro w Paryżu odbędzie się strajk przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Według danych francuskiego wywiadu, cytowanego przez serwis informacyjny France Inter, kilkaset tysięcy demonstrantów planuje przemarsze w całym kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób ma się zebrać w samym Paryżu. Wywiad uważa, że wśród protestujących znajdą się radykalne elementy, głównie z ultralewicy. Akcja protestacyjna przedstawicieli różnych sektorów gospodarki będzie pierwszą we Francji od 12 lat. Wówczas w efekcie podniesienia wieku emerytalnego z 60 do 62 lat wszystkie związki zawodowe w kraju wspólnie postanowiły sprzeciwić się rządowej reformie. Obecnie przedstawiony przez premier Elisabeth Borne plan ponownego podniesienia wieku emerytalnego, tym razem do 64 lat, spotkał się z szeroką krytyką związkowców, a wedle statystyk nie ma poparcia około 2/3 Francuzów. Plan reformy ma być jeszcze przedmiotem debaty w parlamencie. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa w Telewizji Republika.